No nie potrafię być po tej drugiej stronie po prostu, jeśli chodzi o pomoc. Wolę pomagać. Tym bardziej po prostu potrafię docenić to, że ktoś pomyślał o mnie. Gdybym miał w jednym słowie scharakteryzować ją, to chyba użyłbym takiego słowa serce. I odkąd ją znam, Irenka zawsze gdzieś tam w biegu pomaga. Mimo tego, że jak wiemy, sama boryka się z pewnymi trudnościami, ale gdzieś tam no, nie sposób jej nie zauważyć. I to pomaganie i to dostrzeganie drugiego człowieka jest takim mocnym rysem tego, w jaki sposób Irenka żyje. Że popatrz, że dzisiaj jak wiele uśmiechniętych osób przyszło na to dzisiejsze spotkanie. Ja kłaniam się tobie nisko, od prezydenta Klimaszewskiego, od siebie, od tych wszystkich, którym pomogą. Dostrzegłem już jakiś czas temu, bodaj 2 lata temu Irenkę, ona była już u nas w Woman Vibe magazyn na okładce, mamy z nią o niej felieton. Jest rozpoznawalna nie tylko w środowisku zumbowym, gdyż ta dziewczyna, ta pani zrobiła już ponad w tym momencie 18 wydarzeń charytatywnych. Także jest o niej głośno, ja też ją nagłaśniam, gdzie tylko mogę. To nie było tak, że to był taki impuls, bo troszeczkę rozmawiałyśmy na temat Irenki, bo chodzę do niej na zajęcia, wiem jakie ma problemy. Problemy finansowe, bo umówmy się, że ten maraton jest po to, żeby wspomóc ją w tym leczeniu i rehabilitacji, żeby zebrać te środki na to leczenie i rehabilitację, więc byłyśmy na ostatnim jej maratonie, na tym, który organizowała w sali redutowej dla 2 chorych dzieci i na tym maratonie podjęłyśmy tą decyzję. Potrzebowałyśmy też wsparcia, takie wsparcie udzielił nam prezydent Klimaszewski, powiedział, że też wchodzi w ten maraton i że jeżeli oczywiście czegokolwiek byśmy potrzebowały, to pomoże. Zumba, zumba, tą kultury płonie, pomagają w potrzebie, czujemy się jak w niebie. Dziś na ciebie podłoga wibruje, każdy się dowie, jak zumba smakuje. Mimo tego, że zawsze mówiono mi, że ja się nie nadaję do żadnego ruchu, że tutaj akurat daję radę. To mi się bardzo spodobało. Zobaczyłam, że moje ciało daje radę, że ja czuję w tym momencie takie zwycięstwo nad samą sobą. Zaczęłam prowadzić zajęcia już prawie 11 lat temu. Prowadzę do tej pory. Irenkę spotkałam w czasie festiwalu Dobrej Energii. Dziewczyny mi powiedziały, że będziemy tańczyć razem zumbę. Podchodzi właśnie Irenka do mnie. Irenka była o kuli. Ja sobie myślę, kurczę, jak ta dziewczyna w ogóle może tańczyć zumbę, a tu wow! Nikt nie wierzył, że to zrobię, ale postawiłam sobie cel. Choć świat mówił, że nie mogę, ja wierzyłam w każdy dzień. Pocielało, lecz serce wołało, mogę wszystko, nie zatrzymam mnie już nic. Tańca zawsze było mało, w sercu mam te. Działa szkoła zumby. Ale chodzimy regularnie, jest to coś, co daje mnóstwo energii, uśmiechu i nawet jak dzień jest zły, to zumba potrafi go rozpromienić. Jest to trening, można powiedzieć trening cardio, czyli mocna energia, ale jednocześnie łatwe, że za 2., 3., 4. razem, jak ktoś przychodzi regularnie na zajęcia, to jest w stanie naprawdę powtórzyć te wszystkie choreografie i świetnie się bawić. Bariery pokonuje, zaraża energią, wszystkich inspiruje. Każda chwila pełna pasji, każdy dźwięk to mój świat.
bo choć los mnie nie oszczędzał, pokazuję moją twarz. I ręką dziękujemy, dziśmy dla ciebie dziękujemy. Zumbek trenerka, nasza Irenka. Zumba do kultury płonie, pomagając potrzebie, czujemy się jak w niebie. Dziś dla ciebie podłoga wibruje, każdy się dowie, jak zumba smakuje. Zumba, zumba do kultury płonie, pomagając potrzebie, czujemy się jak w niebie. Dziś dla ciebie podłoga wibruje, każdy się dowie, jak zumba smakuje. Zumba, zumba, do kultury płonie, pomagając potrzebie.